Jak widzicie, jestem diamentowym kurczakiem. A co to oznacza? No mniej więcej tyle, że będę na przykład składał diamenty. To moje diamentowe jajko. Zostawcie łapkę w górę. A to skromny domek widza, który mieszka na pustyni. I nieprzypadkowo wybrałem taki biom. Wybrałem taki biom po to, żeby nie było żadnych kurczaków, bo wtedy by się skarżył, że wszystkie kurczaki na serwerze są diamentowe. A naszym celem dzisiaj jest go wrobić, że znalazł diamentowego kurczaka. Dzięki czemu zrobi sobie całą farmę diamentowych kurczaków. Jest to kolejny bardzo głupi pomysł na troll na moim kanale. Mam nadzieję, że lubicie takie głupie rzeczy, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że filmy są codziennie, więc no, subujcie, bo lecimy po 2 miliony. A nawet ostatnio po 1000 subów dziennie dochodzi, więc 2 miliony są możliwe! Za 20 tysięcy dni, co nam daje jakieś 10 lat, może pójdzie szybciej, jak zostawicie suba teraz. Więc pewnie zastanawiacie się, o co tak naprawdę będzie chodzić w tym trolu i powiem wam tak, mam jeszcze plan B na tego trola, bo nie wiem, jak się potoczy sama historia z kurczakiem, ale na pewno chciałbym, by w pewnym momencie tej historii odwiedził widza nieprzypadkowy gość. Ale bez spoilerów, zacznijmy. To, co mi się lubią najbardziej, czyli trollować widza. Weźmy sobie trochę więcej diamentów do ekwipunku, tak żebyśmy to po prostu mieli przy sobie. On tego diamenta przede mną nie będzie widział zaraz. On jest za mną, co jest? Dobra, popatrzmy się na niego, w górę, okej. Okay. I wyrzucił mu diamenta jednego. Dobra, zobaczył diamenta. Kura, która właśnie złożyła diamenta. I złóżmy jeszcze drugiego. Dobra, odejdźmy trochę dalej, żeby nie wziąć tego do ekwipunku. Dym. Dobra, on się nas patrzy. No pewnie taka niebieska kura bardzo dużo mówi o sobie, bo mam nadzieję, że wygląda jak diament. To znaczy jest w tym samym kolorze. Postarałem się, widzowie, robiąc tą kurę. Co on zrobi? Co on nas zostawił? On poszedł do farmy? Po co on poszedł do tej farmy? O nie, on idzie po nasionka! Tak! Ej, dobra, czyli on nas szedł po prostu do farmy. Nice, właśnie o to chodziło, żeby nas oswoił, więc idziemy za nim. Dobra, teraz nie trzyma nasionka, więc udajemy, że nie jesteśmy tutaj zainteresowani. On zabija owce! Zaraz, czy on zrobi dla nas miejsce zamiast owcy? W sumie kurczak składający diamenty to o wiele lepszy biznes niż owca, więc tak, no na razie sobie tutaj muszę po prostu chodzić i udawać kurczaka do momentu, kiedy nie dam mu tej gdzieś drugiego kurczaka w okolicy i wtedy będę chciał, by je rozmnażał. Dobra, zróbmy tak, wróćmy jednego diaksa pod siebie. Okej, odejdźmy trochę. Dobra, wziął diaksa. Kura składająca diaksy. Ja naprawdę was bardzo przepraszam, jeżeli bym w tym odcinku powiedział chociaż raz na diament, złoto albo coś w ten deseń, ale to się zdarza. Dobra, przyszedł do domu. Zrobimy tak. Salmon, chicken. Dobra, i teraz tutaj prawdziwego kurczaka dajmy, który oczywiście dalej jest niebieski. My będziemy niewidzialni, więc mamy osiągnięty swój cel. To znaczy, sprawiliśmy, że jednego kurczaka przyciągnął tutaj do swojej faremki. Możemy nawet tutaj rzucić jednego diaksa, że on tutaj przyjdzie, to będzie kolejny złożony. Po co on poszedł? Czy on przepala diamenty? Zaraz, co? Co on przepala? A nie, on przepala mięso jakiejś królika. Dobra, nieważne. Przyszedł już teraz tego prawdziwego kurczaka, wziął diament i będziemy musieli te diamenty podrzucać, jak nie patrzy. Dobra, na przykład teraz nie patrzył. Dobra, kolejny diamencik. I zróbmy tak, może gdzieś tutaj dajmy kolejnego kurczaka. Kolejny kurczak, który stoi sobie tam, jego pewnie też wezie do farmy i zaraz się zacznie naprawdę duży wysyp diaksów. Zanim też tutaj rzućmy jednego diaksa. O, dobra, zauważył kurczaka, idzie do niego. Trzy diamenta widzi w oddali. Tak, też widzi diamenta w oddali. Dobra, temu też tutaj zostawmy jednego diamenta, żeby niby zsadził. Zaraz, on rozwinął prawie wszystkie myszy w ogóle i poszedł od niego serduszka. Dobra, tam widzisz, że kolejny diaks leży. Są dwa kuraki. Ej, on też tego diaksa zbierze. Jest naprawdę bardzo łakomy na te diaksy. W sumie nie dziwię się, bo widzę, że on naprawdę bardzo skromnie mieszka. No i raczej żadnych diaksów nie ma, bo jakby miał, to pewnie byśmy już widzieli w jego rękach jakiś diaksowy kilof czy coś. Chociaż nie, po co by mu tutaj był kilof na pustyni. Dobra, są tutaj teraz dwa kurczaki. Czy będzie teraz rozmnażał? Możliwe, że na przykład nie ma nasionek. W sumie z tego co widzę, tutaj mu ledwo rośnie ta farma. Co on robi? Coś robi w craftingu. Co dokładnie, to tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ale zaraz się na pewno przekonamy. Aha! Zrobił sobie spodenki diaksowe. Czy my już daliśmy 5 diamentów? Chyba tak. Dobra, chyba ja będę je rozmnażał. Tak, rozmnaża te kurczaki. To powstanie kolejny mały kurczak. Mały diamentowy kurczak. Dobra, rzućmy tutaj kolejnego diamenta. Dobra, widzisz, że już ma 3 te kurczaki. Próbuję je jeszcze raz rozmnożyć. To znaczy,
próbował jeszcze raz chyba sezonkami na nie klikać, no ale tak szybko się nie da rozmnażać kurczaków. Czy my możemy za to przyspieszyć ich wzrost? Na przykład tego małego? Tak, tego małego chyba będziemy mogli. Czy te partiklesy zielone zanim się będą unosić? Chyba tak, on też to będzie widział. A nawet chyba spoko, więc feedujmy tego małego kurczaka. Rośnij mały kurczaku, nie wiem ile tobie tego trzeba. Ale tak, unoszą się wokół niego te takie zielone partiklesy. I w sumie to musi dziwnie wyglądać w momencie, kiedy się nic nie robi, bo szczerze mówiąc, jakbym takie coś zobaczył, to bym nie przypuścił, że ktoś karmi tego kurczaka po prostu będąc niewidzialnym. O, patrzcie, urósł od razu duży, więc bardzo szybko udało nam się wyrosnąć tego kurczaka i to spoko, ponieważ bardzo szybko też będziemy mógł tą farmę powiększyć całkowicie. On cały czas sobie przejdzie tych kurczaków i próbuje dalej rozmnażać. Jest bardzo zaniecierpliwiony, chyba szuka diamentów. Dobra, zostawmy tutaj może dwa diamenciki czekające na niego. Dobra, widzi, aha, tutaj się obydwa w jedno zrobiły. Tak, on cały czas ich chce rozmnażać, on chce więcej po prostu diamentów. Chyba jednego był w stanie, aha, to chyba ten młody w takim razie, który ledwo wyrósł. No dobra, sadzi sobie tutaj dalej, więc chyba, wiesz, teraz będzie potrzebował dużo nasionek. Ujujujujuj, to mu w ogóle nie idzie. Może, wiecie co, delikatnie mu pomóżmy z tym. Wyrośnijmy mu tutaj kapkę, tak żeby nie zauważył. Dobra, tak się tylko troszeczkę zmienił. On akurat dziś poszedł, więc jak wróci, to akurat to będzie wyrośnięte. No, te kurczaki w sumie wyglądają całkiem diaksowo. Zostawmy teraz sobie więcej diamentów niż 3, to jest jakieś 4. Tak, żeby on się po prostu tym mega obłowił i na razie jego sielanka będzie trwać do jednego ważnego momentu, którego jeszcze nie mogę spoilerować, więc wybaczcie, ale zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, przypominam. Aha, wrócił z wyprawy, a teraz już nawet minął te diamenty, już nawet nie był nimi zainteresowany. Czy on, zaraz, co on robi? Czy on powiększa tą farmę? Chyba nie chce tego oblewać wodą dookoła, co nie? Bo w sumie nic by to nie zmieniło tak naprawdę. Dobra, ale obserwujmy dalej przebieg sytuacji. Diamenty są złożone. Nie wiem, ile on ma diamentów, ale wydaje mi się, że tak do 10 max będzie miał w ekwipunku, poszedł do domku i do craftinga, więc prawdopodobnie craftuje nowy element do swojej zbroi, jak mniemam, bo w sumie to tak, teraz hełmik, czyli miał teraz 5 diamentów. Dobra, czy będzie próbował je rozmnożyć? I to jest dobre pytanie w sumie. Nie, dobra, nie może jeszcze rozmnażać. Może gdzieś dalej po piasek? Co on robi? Czemu chłop zbiera piasek na pustyni? Jakby tak można było dospawnować jeszcze jednego kuraka tutaj, a takiego małego. Znaczy, ja wiem, że to jest komenda, tylko ja zawsze tych komend zapominam, więc totalnie tego nie zrobię. No, kurczaki, co wy nie możecie szybciej się respić? Dobra, pomóżmy tutaj z wyrośnięciem zboża przy okazji. No, coś ma tutaj wyrośnięte, więc będzie miał nowe sadzonki. Gdzie on poszedł? Co on robi? On gdzieś tam pływa, on czegoś szuka. Nie wiem, czy on nie szuka przypadkiem dirta na farmę, a tutaj tak naprawdę wszystko pod wodą to gravel i granit. Co to? Zaraz, co to? Aha, dobra, nie, nieważne. Już po prostu jaskinie tutaj widziałem. Ej, to jest w ogóle pokićkane, że to jest pustynny zombiak, który jest pod wodą. Czy on się teraz udusi? Oho, chyba się dusi. On się trzęsie. Metamorfoza! Przepotwarza się w motyla! A nie, to nie zombiaki, tylko poczwary, czy jakoś tak? Nie wiem. O, patrzcie, ty! Ej, on z pustynnego, zwykłego się zrobił. Aha! Teraz ze zwykłego dopiero w tego podwodnego. Czyli tak naprawdę można totalnie manipulować tym, jakie zombiaki chcemy mieć. Znaczy, można je tutaj, tak, można je rozmnażać. Patrzcie, na jego oczach, o! On myślał, że on to zrobił! Co jest? O nie, jest jajko. Zostawiam za nim diamenta tutaj, żeby w sumie też diamenty się cały czas znosiły, nie? I klikajmy teraz tego małego cały czas. Klikajmy go sadzonkami, że on po prostu wyrósł tutaj na dużego kuraka. No i też w ogóle będzie miał ten efekcik, co myślę, może zwrócić jego uwagę. Nie, nie zwraca w ogóle jego uwagi. W sumie to, nie wiem, może on po prostu tego nie widzi? Nie mam pojęcia. A swoją drogą, może czas na kącik historyczny. Diamentowe kurczaki zostały kiedyś dodane faktycznie do Minecrafta. Jednak było to w wersji prima aprilisowej i one naprawdę zrzucały diamenty zamiast jajek. No i wyrzucał też lapis lazuri podobno, jak było napisane. A poza tym to zwykły kurczak. Tak, z tego właśnie się wziął pomysł za dzisiejszy odcinek. Koniec kącika historycznego! Czy coś się tutaj zmieniło na naszej farmie? Ej, ich jest aż 5? Czyli było 5? On je chyba rozmnożył jeszcze raz. Nie wiem, ej, zróbmy tak. Dorzućmy tutaj jeszcze więcej tych kurczaków. Dorzućmy tutaj więcej diamentów. Ej, to już mu praktycznie prawie... A, to już mu 30 diamentów w sumie tutaj daje. Bo mieliśmy w sumie stack diamentów, więc jest to dobra kalkulacja w sumie. 64 od nich 34 daje nam 30, więc tyle diamentów właśnie zostanie teraz przekazane już finalnie dla tego widza. Co on tutaj cały czas przepala? Dalej mięso? Skąd ma tyle mięsa? Przecież inni zwierzaki nie chodzą dookoła nawet. Dobra, przez co jest zebrać diamenciki, nie? Ile mu tam puściłem? Wy widzowie widzieliście, więc możecie to ocenić, ale teraz wydaje mi się, że już będzie miał na cały diamentowy armor. Zobaczymy, czy właśnie to idzie zrobić. Chyba tak. Ej, on cały czas sobie tutaj stawia ten płotek. Nie wiem, dlaczego on... Aha, bo on prawie wszystkie myszy sobie nie trafia. Okej.
teraz prawdopodobnie robi diamentową zbroję i nie wiem, może coś jeszcze, to zobaczymy. Więc diamentów nie ma dużo rzeczy, które można zrobić. Dlatego też słyszałem niepopularną opinię, że diamenty są najmniej przydatnym surowcem w Minecrafcie. Bo poza itemami, na które nie trzeba aż tak dużo itemów, bo wystarczy wam około 40 diamentów, tak naprawdę nie macie żadnego zastosowania dla diamentów. Dla złota, żelaza jest o wiele więcej. A i tak teraz netheryt jest najdroższym surowcem, więc te diamenty w sumie faktycznie mało zmieniają. Tak! Jest już prawie cały diamentowy i nie będę ukrywał. On się chyba uczy dopiero robić rzeczy, bo pół godziny to robi. Dobra, ale my chcemy teraz więcej diamentów, więc powyrzucajmy tutaj. O, dobra, powyrzucałem. Ile wyrzuciłem? Z 11. Okej, chłop ledwo... A, nawet mieczyk ma. No dobra. Chłop naprawdę ledwo co się dorobił diamentowej zbroi, a już ma diamentów nadmiar. Właśnie o tym mówiłem. I dlatego to będzie dobry moment, by zaraz ukazała się postać, która będzie kolejną kluczową rzeczą w tym wszystkim. Co on robi? Dalej zbiera nasionka. W sumie dużo tutaj ma farmy w ogóle tego, bo przynajmniej jest w stanie te kurczaki jakoś, no wiecie, karmić. Ta, on je dalej rozmnaża. Dobra, zastaj by tych kurczaków tak dużo, że będziemy musieli mu chyba sypać całymi stakami diaksów. Dajmy jeszcze za niego kolejnego kuraka. Dajmy jeszcze jednego. I więcej porozmnaża. Oj, aż mu się nasionka skończyły. To dobrze. Dobra, powyrzucajmy tutaj. Dobra, teraz myślę, że wyrzućmy dużo diamentów. Tutaj chyba sporo wrzuciłem, bo około 15, 14, 13, coś takiego, coś w tych granicach. Więc nie wiem, czy to jest ten moment. Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze chwilkę poczekamy. W ogóle mu pomóżmy tutaj tą farmę podrosnąć. On nie wie, jak dużo z jego sukcesu tutaj to zasługa osoby trzeciej. Mam na myśli siebie. O nie, i tu jaje już tutaj wystrzeliło. No dobra. Widzę, że chyba on stoi dalej na te diaksy. Po co ci tyle diaksów, gościu? Dobra, wyrzućmy tutaj jakiś jeden. Wyrzućmy tutaj jakiś drugi. Tutaj jakiś trzeci wyrzućmy. Ej, one się za bardzo stakują, bo na serwerze jest naprawdę bardzo duży limit tego stakowania się. To znaczy, żeby widzowie nie lagowali serwera. Jeżeli wrzucacie itemy, to one po prostu się w stach zbierają, nawet jak są kilka kratek od siebie. Więc przez to wszystko ma w takich stakach, no ale trudno, nie mamy innej opcji. Bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu. Dobra, myślę, że się chyba najadł tymi diamentami. Więc w tym momencie wchodzę ja, cały na biało. Znaczy, na diamentowo. Pojawicie, jest to moje drugie konto, na które sobie specjalnie wszedłem, po to, by prowadzić konwersację z widzem, a o czym się teraz dowiecie. Niestety ma jakieś takie czerwone paski z tyłu, ale nieważne, i tak wiadomo, że to jest skin po prostu. No ale jestem diamentowym typem, któremu akurat uciekły diamentowe kurczaki. Jak rozwiążemy ten konflikt? No, chciałbym się dowiedzieć, więc idziemy do widza jako nowa postać. Więc idziemy, ja tu nawet nie mam nic na tym koncie, to jest totalnie jakieś nowe konto. No ale mamy chlebki. Może napiszę: o, to moje kurczaki! Diax Coach 215, tak to ja. Chłop się na mnie patrzy. Poryty, najpierw diamentowe kurczaki, a teraz diamentowy typ cały przyszedł. Mam nadzieję, że mnie też nie weźmie do farmy. Kim jesteś? Jestem diamentowym koksem. To jest najgłupsze, co mogę zrobić i w sumie jak się wytłumaczyć, ale co byście innego mieli powiedzieć? Hej, jestem Doknes i się troluję. Dobra, podejdę po prostu do tych kurczaków, bo on chyba coś pisze. Moje maleństwa, co on wam zrobił? Nie wypadają z ciebie diaksy. No nie! Czy ja ci wyglądam na kurę? W sumie to wygląda, trochę bym był z nim spokrewniony. Chłop się przyglądaj, co? Zaraz, czy on ma podejrzenia, że może być kurą? No nie, na staki diaksów. Skąd masz te kurczaki? Rozmnożyłem. A skąd miałeś pierwszego? Ej, dobra, ja mam widzowie pomysłu, ale to muszę szybko zrobić. I dlatego, w międzyczasie jak on mi odpisuje, to ja szybko sobie tutaj gdzieś postawię za nim to. Dobra, Brian, dobra. Przyszedł tak samo jak drugi. Dobra, jest, udało mi się. Czyli zobaczyłeś mojego Briana, porwałeś go, uwięziłeś i zmuszasz do rozmnażania? Dlatego, widzowie, szybko zrobiłem name taga i nazwałem jednego kurczaka Brian, by teraz mu powiedzieć, że jeden z kurczaków, który należał do nas, nazywa się Brian i będziemy mieli na to dowód, bo on naprawdę nazywa się Brian. No jak dla mnie, to chyba źle mu nie ma. Ty potworze, materialisto, piękna farma, jak mogłeś? Oddaj mi Briana. A który to? Jak to który? Jest nazwany. To ten. Jest Brian. I jego dzieci też należą do mnie. To ja zrobiłem diamentowe kurczaki. Nie widziałem tego wcześniej. To jak patrzysz? Ale chyba Brian mnie bardziej lubi. Brian to kurczak. On będzie lubiał tego, kto go nakarmi. Przyszedł do mnie. Porwałeś go. Jest mój. Co jest? On się sprzeczał tego Briana. No tak, bo on ma zbroję w sumie diamentową. Jest raz kozakiem. Zesrałeś. Aż porwałeś, zesrałeś. Oddawaj moje kurczaki.
kurczaki. Po prostu. Będziemy teraz na nim wymuszać, żeby dał nam nasze diamentowe kurczaki. Nie ma mowy. Oddawaj, bo nie wziął miecz. To jest chyba jakiegoś rodzaju groźba niewerbalna? Tak mi się wydaje. Lepiej się zastanów. Aha. Robisz sobie miecz z jaj moich dzieci. I jeszcze mi nim grozisz? A ty jaja z mojego miecza? Kury są moje. Jeszcze się doigrasz. Dobra, to zostawmy go, widzowie. I po prostu sobie pójdźmy. I jak wrócimy, to z wielką zemstą. Wielką diamentową zemstą. Dobra, więc zróbmy tak. On miał tą zbroję w ogóle nieenchantowaną. Weźmy sobie Vanisha. Weźmy sobie oczywiście diamentowe itemy. Z jakimś, nie wiem, enchant. Ja mam Diax Cox Protection 5. Nie, 4, sorry. Dobra, i teraz tak sobie to wszystko zenchantujmy. Żeby na pewno mieć nad nim przewagę, a nawet gdyby nie, to żeby po prostu robiło to lepszy efekt. To jest diamentowy chłop ubrany w diamentową zbroję. Diamenty do kwadratu. Dobra, i tutaj sobie też dajmy enchant, Diax Cox, ale tutaj sobie dajmy Knorbak. Można dać Knorbak 3, nie, szkoda. Myślałem, że może się da jakoś programowo. Kolejna sprawa to elytra i fajerwerki, ale to też nie wszystko, ponieważ powinniśmy mieć jeszcze koksy, TNT, więc zrobimy mu naprawdę na grubo. Ciekawe, co teraz zrobi, czy się przestraszy. Dobra, wyłączam sobie Vanisha. Jest sobie GM0, pyk. Dobra, wymieniamy i po prostu możemy lecieć. Zrobimy tak. W sumie to wiecie co? Zanim ja tam do niego podlecę bliżej, to zrobię sobie na drugim koncie kopię jego bazy, by móc to wszystko wysadzić w powietrze. I żeby potem nie płakał administracji, że stracił swoje itemy, które wiecie, zbierał pół dnia. No, takie rzeczy. Więc widzimy się zaraz. A few moments later. I jestem teraz gotowy do ataku, więc nadlatujemy i robimy tak. Przechodzimy, bierzemy mu z farmy sadzonki, otwieramy przejście w płocie i po prostu wyciągamy wszystkie kurczaki siłą. Znaczy nie siłą, bo one same do nas przyjdą. Zabieram je. Dobra, zabieram te wszystkie kurczaki. On też wziął sadzonki. On myśli, że co? On myśli, że one zmienią front. O nie! O nie, one serio zmienią front. Ty, zostaw je, bo źle skończysz. Ej! To jest walka o kurczaki. Uważaj se. Dobra, bierzemy... On mnie też bije. Przegiąłeś! Dobra, teraz się wystrzelmy tutaj i rozsadźmy TNT na jego domu. Cały domek, on widzi, co się dzieje. On widzi. Dobra, pyk. Uciekajmy. Cyk, że nie był w stanie nas uderzyć, ani złapać, ale on też został tym TNT. Ej, tutaj wszystko wybuchło, lol. Aha, wkurzył się. Zostaw moje kurczaczki! Dlaczego mój domek rozwaliłeś? Dlaczego mi ukradłeś dzieci? Uderzę go jeszcze raz. Dobra, kurczaki, zbieramy się. Ej, bo one się po wszystkich stronach mapy rozbiegły. Briana se weź. Briana biorę razem z jego rodziną. On je dalej rozmnaża. Co za psychol. Dobra, kurczaki, idziemy. On jednego sobie zostawił. Dobra, czyli weźmy te wszystkie kurczaki gdzieś na drugą stronę, a potem wrócimy po jeszcze tego jednego. Chodźcie, kurczaczki, tutaj do mnie. Proszę bardzo, zapraszam na dół, byle zejść tylko z widoku jego. Dobra, wszystkie zapraszam do wody, a ja tam lecę z powrotem po waszego kolegę. Teraz czy on go tutaj... On ma tej dwójkę faktycznie. Dobra, bierzemy te dwa kurczaki ostatnie. O nie, on we mnie wjeżdża po prostu. Kurczaki, ty drugi, ty też. Dobra, zróbmy tak, wystawmy mu tą jego farmę jeszcze. Pyk. Dobra, farma wybuchła. I teraz się chyba zbijem. To twój koniec. Chyba twój. Dobra, czyli mamy oficjalnie spinę. O nie. Kto wygra? No ja nie chcę wam spoilerować, widzowie, ale chyba raczej na pewno ja. A w sumie, ej, ja nie mam zbrojki na sobie. Mam diamentową zbrojkę na klacie. Ja nie mam. Dobra, ale mam diamentowe jabłka, więc to będzie normalne. Dobra, po prostu, wiecie co, pozbądźmy się go szybko. Kurczę, nie mogę go trafić. Skubany się długo trzyma, jak na brak umiejętności w walce. Okej. Okay. I czemu jego itemy się świecą? Co jest? Halo, policja, przyjedź się do Minecrafta. Szybko idźmy na spawna zobaczyć, co napisał. Dobra, on tutaj chyba, to jest chyba on. On ma głowę, czemu on ma głowę do tyłu? Ej, to jest creepy troszeczkę. Lily Wolf, siema, ej, co to oni tutaj mają pogadankę jakąś? Spotkałem gościa, który ma hodowlę diaksowych kurczaków. Da się robić coś takiego w grze? On w ogóle, właśnie, to jest jeszcze kwestia, że on nawet nie pomyślał. Tak, za odpracowanie jako niewolnik mogę. O, tutaj jak zwykle na spawnie ciekawe tematy. Ale nie, wszyscy go zlali. Wszyscy myślą, że on gada jakieś herezje. Totalnie. To wszyscy go lali. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i piszcie swoje pomysły na kolejnego trolla. A tymczasem do jutra, siemano, yo.